Siema widzowie, tutaj Szum. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku zrobienia Unii Europejskiej i jak widać nasz sojusz jest dość potężny, bo mamy w sumie trochę Europy Środkowej. Tutaj jest Belgia, czyli oczywiście nasze państwo. Mamy sojusz z Niemcami i Polską, no i podbiliśmy Litwę. Myślę, że z nich będzie można zrobić wasala, ale najpierw podbijemy jeszcze resztę państw bałtyckich. Jak możecie w tym czasie zasubskrybować kanał, będzie mi bardzo miło, bo lecimy po 1000 subów. Brakuje już w sumie 120 jakoś, więc myślę, że jest to do zrobienia. A my przygotujemy się teraz na atak na, myślę, że Łotwę i myślę, że Słowację, bo Słowacja może być w sumie spoko wasalem i te prowincje by można... Tą prowincję by można oddać po prostu Polsce. A jeśli nie oglądaliście ostatniego odcinka, to wbijcie tutaj w prawym górnym roku. Macie kartę, więc serdecznie zapraszam. Widzę nawet Niemcy nam dały propozycję na przygotowanie się na wojnę. Więc sobie to zaakceptujemy i mam nadzieję, że my to podbijemy pierwsi, niż żeby to byli oni. Bo jednak chcę, żeby byli wasalem. A nie, żeby były to niemieckie tereny, bo jednak na tym mi najbardziej zależy, żeby to był sojusz, a nie zajęte po prostu przez nas tereny. A z Niemcami myślę, że w przyszłości zrobimy Serio? No ale... No dobra. Może być i tak. Można tutaj coś ugrać, może. Tutaj trzeba wszędzie teraz zrobić jednostki w takim razie. No i mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Ojojoj. No dobra, trzeba tutaj jakoś to mądrze rozegrać, żeby mi nie podbili całego państwa. Za to ja im podbiję całe państwo, mam nadzieję. No i w sumie oni nie są już tak silnym państwem, bo jednak mają tylko milion, w sumie to mają dużą populację, ale bardzo małą ekonomię. Więc myślę, że można to w bardzo łatwy sposób pokonać. Tylko, że tutaj na Słowacji się skupmy najpierw, żeby ją całą podbić, a później na wojnie z Francją. Widzę, że ta stolica Francji została już podbita, więc w sumie S. Ale mają więcej tutaj podbite, więc trochę średnio to wygląda. Tutaj więcej zróbmy. No i oczywiście tutaj trzeba też tą armię ruszyć. Ojej, chwila. Co jest w sumie niepotrzebne? To jest niepotrzebne, bo nie potrzebujemy w sumie tego. Wolę mieć tą prowincję niż tutaj jednostki, bo mogę sobie tutaj po prostu je wysłać. No i Słowacja jest podbita, teraz robimy z niej sobie wasala. Ale ja bym wziął tę prowincję, inaczej to nie, ale tą prowincję i dam ją Polsce. A z reszty robimy wasala, reparacje. No i w sumie tyle, nie? No i w sumie tak robimy. A, jeszcze zapomniałem o Francji. O jeny, ty, oni tu mieli dużo jednostek, jak widziałem. Fajnie, że tutaj mi pomagają Niemcy, ale bardziej mi zależy na tym, żeby w ogóle podbić Francję, żeby byli naszym wasalem kolejnym, nie? Chociaż te prowincje by mi się przydały raczej, więc Francję możemy całą sobie podbić, a nie robić z nich wasala na siłę. No i w sumie te jednostki wyślimy tu. Trochę będą iść, ale no trudno. Jeszcze ich trzeba wysłać. Dużo ja tu mam. Tu są. Co tu robić dla jednostek? Widzowie, jako że to jest sojusz, to oczywiście żołd usuwamy, tak żeby go w ogóle nie było. No i oczywiście musi być tak, żeby no po prostu nasi sojusznicy nie musieli nam płacić za to, że są w sojuszu, bo to by było trochę głupie. A to my powinniśmy im płacić, żeby w sumie się rozwijali, ale na razie nie mamy na to funduszy, bo musimy najpierw zrobić sojusz, żeby mieć fundusze. Dlatego też walczymy dalej. No i jak widzicie, jakoś to idzie. Ale tutaj tych jednostek brakuje nam, które są niestety tu wszystkie. Wszystkie nasze jednostki, czyli 10 tysięcy, są wszystkie tutaj i do mnie. Chwila. Co jest nie tak? Mamy armię 9 tysięcy. O nie, chwila. Armię 9400. Kiedy tutaj idzie
6 tysięcy i tu 6 tysięcy. Obliczcie sobie to, tu już jest 12 tysięcy. Plus to, to... Coś jest nie tak z tą grą. Ja nie mogę. No i dobra. W sumie nie zajmujmy się teraz tym, jak bardzo nielogiczna jest ta gra. Tylko tym, że podbili właśnie Paryż. I to znaczy, że jest źle. Dlatego też musimy zaatakować okoliczne prowincje, żeby nie mieli nic poza tym Paryżem. Ale mnie denerwuje to, że mam tak mało punktów ruchu. Ale dobra, Paryż odbiliśmy. Jak widać, to tu mają dużo jednostek. Niestety moje państwo najbardziej ucierpi na tej wojnie, a nie takie Niemcy, nie? Bo to jednak ja jestem głównym frontem, a nie oni, niestety. No ale niech oni tutaj sobie podbiją. A ja się będę bronić w takim razie. Tutaj już nic nie ma, nie? Po prostu nie mam tu żadnych jednostek, ale myślę, że lepiej, żeby te jednostki powstały tutaj w sumie. Ojej, no. Tak obok Paryża, żeby od razu tam pilnowały. W ogóle jaki przychód mamy śmieszny. Ale dobra. Tutaj nas zneutralizowali przeciwnicy niestety. No i w okolicznych prowincjach też zdobyli w ogóle swoją stolicę. Więc nie fajnie dość. Będą chcieli na pewno Paryż odbić. Dlatego też tutaj wyślijmy trochę jednostek. No i tu oczywiście pyk, tu połowę, tu trochę. No ale tutaj, a nie, już nie mam punktów ruchu, super. Ale Polacy już idą, więc bardzo fajnie. Tych Włochów stąd trzeba wygonić, ja bym wziął sobie te prowincje. Słuchaj, też będziemy mieć wojnę pewnie, bo będziemy musieli mieć wasala kolejnego. Więc fajnie. Ale dobra, podbijamy dalej. Widzowie, właśnie dopłynął nasz potężny desant, więc ja się bardzo cieszę, no i nie zdołali go uchronić, więc w sumie git. Spróbujmy teraz te wszystkie prowincje podbić, które tam dalej są, ale mam nadzieję, że nam w ogóle starczy punktów ruchu, bo jak widzę, to nie do końca. Może z tej prowincji zrezygnujmy na razie i możemy w takim razie zaatakować to, żeby Niemcy nie mieli za dużo tych punktów później, bo jednak to chcę, żeby to był mój wasal. No i żeby, chociaż nie, w sumie ja chcę prowincję, zapomniałem. Ja mam co, nie wiem, jakieś problemy. Lol. Dobra, niech to sobie podbiją dalej, ale te prowincje musimy my podbić. No i w sumie tyle w temacie. Ich możemy przesunąć. No i w sumie tyle. Zobaczmy, jak poszło. Bardzo dobrze to wygląda. Muszę wam powiedzieć. No i git. Tylko mam nadzieję, że teraz tutaj Niemcy nie wejdą. W sumie to walczę razem z nimi przeciwko Francji, a jednak chcę mieć więcej niż oni. No ale cóż, tak już jest i tego nie zmienimy. Bo tak będzie i tyle. Więc co ja mówię w ogóle? Ja może przestanę mówić. Dobra, widzę, Francja jest chyba w 100% podbita, dokładnie. Więc teraz weźmy rozejm. Polska w ogóle żadnych gwiazdek nie dostała. W sumie to nie wiem, czy będziemy mogli mieć całą Francję nawet. I nie możemy, więc w sumie zamiast brać te prowincje, zobaczmy, 77 gwiazdek jest potrzebne. A i nie wiem, czy nam to się uda. No nie, mamy za mało. Ale chwilę, zażądaj wasalizacji. Nie mogę, a jakbym to odgwiazdkował i wziąłbym na swoje, no to chyba wtedy bym mógł, bo wtedy mogę to sobie odgwiazdkować i dostaję wtedy swoje gwiazdki. Juny, jaki ja mam duży mózg. Dobra, bierzemy teraz wasalizację. Jeszcze, no dobra, w sumie to odklikamy, bo to brzydkie. Skąd oni wzięli gwiazdki nagle? Dobra, ja tutaj to ogarnę. Dobra, widzę, myślę, że tak to może wyglądać. Tutaj Polska dostała dwie wysepki, a ja sobie wziąłem całą Francję. No ale mi to pasuje, nie? Jeszcze wasalizacja wyszła. Dobra, mi się to w miarę podoba ogólnie. Dobra, myślę, że naszym następnym celem będzie po pierwsze asymilacja, po drugie sprawdźmy, jak wygląda nasz sojusz. No jest dość rozległy teraz. Właśnie, miałem podbić teraz państwa bałtyckie, więc w sumie najpierw się zajmę asymilacją, a później Bałtykiem. Widzowie, Polska jest nienormalna. Oni się chcą bić z Hiszpanią, chociaż ona jest dość mała, halo. Cofnijcie się, bo ja chciałem już tutaj sobie armię sprzątać. Ale w sumie... To gdzie są te jednostki? Halo. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, żeby zaatakować ich. A, dobra, bo oni tu idą.
Więc można się dołączyć, tylko nie za 3 tury. Chwila, ale to kiedyś było inaczej. No dobra, to w takim razie trzeba cofnąć te wszystkie jednostki, tak żeby mogli spokojnie ich pokonać, nie? Bo tutaj raczej nie zrobię jednostek, więc po prostu później się sami dołączymy. Bo w 3 tury oni raczej nie dojdą. No nie, nie, to jest raczej nieprawdopodobne. Więc zrobimy odmów, ale i tak ich podbijemy sobie. No i oczywiście będziemy z nimi walczyć, nie? Dobra, pyk. No i elegancko walczymy. Wyślij ultimatum, nie. Przygotuj się na wojnę. Halo, ej, właśnie Francja miała być naszym wasalem. Gdzie ona poszła? Halo, nie ma ich. Właśnie, oni są... Nie, nie ma ich tu chyba już. Dobra, never mind. Wypowiadamy wojnę i walczymy oczywiście. Niemcy tutaj widzę, że potężny desant wysłali, więc... Mam nadzieję, że i tak z Hiszpanii to w sumie moje prowincje będą. Bo będzie chyba wtedy lepiej, albo po prostu sobie weźmiemy wasala. Nie wiem, zobaczymy. No ale jakoś idzie. Niemcy tutaj głównie chyba podbijają, ale ja też tutaj mam swoje jakieś udziały. Nie wiem, czy to tak można nazwać, ale git. Hiszpania jest raczej słaba, więc łatwo to poszło. Niech oni na te wysepki idą. Ty i wy. W sumie też, bo teraz polecicie na to. I tutaj teraz... A chwila, kto to podbił? Gwinea! Spoko. Dobra. W sumie tylko te wysepki zostały. Pyk, pyk i pyk. Jak to 96%? To jednak? No nie, to jest Gwinei. No to gdzie? Hiszpania ma jeszcze prowincję? Halo? Aha, tu, dobra, tu przy Maroku, tam afrykańską część. Dobra, zapomniałem o tym, szczerze mówiąc, ale już mamy to. Więc można przejść do konferencji pokojowej, gdzie... No ja bym sobie wziął na pewno to, to, to. No i Niemcom bym raczej nic nie dawał, oprócz wysepek, bo... No jednak to nie powinno być... Jeśli chodzi o to, to raczej średnio będzie wyglądać, jak to będzie niemieckie. Halo, inaczej. Źle to zrobiłem teraz. Spróbuję to jakoś ogarnąć. Dobra, w sumie to udało mi się ogarnąć coś takiego, że Niemcy będą mieli te rzeczy wszystkie. Tutaj to jest moje? Halo, nie, ja tego nie chcę chyba. Belgia tu jest napisana. Halo, ja tego nie chcę. No dobra, i to będzie Hiszpanii, no i to niemieckie. Więc myślę, że tak może zostać, bo te wysepki to mnie za bardzo nie obchodzą. Tutaj widzicie, że są polskie, więc no, to co mówię raczej nie jest kłamstwem. No ale dobra, teraz te jednostki w sumie, czy tutaj coś zostało? No chyba tak. Więc można to gdzieś do Paryża dać na przykład. Niech oni tam pójdą sobie, żeby nie rozwiązywać armii i tak jak mówiłem, na państwo bałtyckie za chwilę będziemy musieli iść. Widzowie, jak widzę, to Słowacja w ogóle się chce wyzwolić, bo... Nie. Okej, oni po prostu z Rumunią mają wojnę, dobra. Never mind. Ty, to w sumie można pomóc Słowacji, to pomóżmy im. Może lepiej, żeby nie upadli, bo jednak nasz wasal, to trzeba im pomóc. W takim razie możemy... Halo, czemu oni tam nie idą? Tu. Aha, dobra, bo nie mogą. No ale dobra. W sumie to mogą nawet oni to podbić, bo chodzi o to, żeby po prostu to Słowacja podbiła. No to po prostu zróbmy tak, żeby wszyscy mieli wojnę, chociaż Polska... No nie, wolałbym to zrobić w sumie sam. Pomóc im po prostu samemu. Bo inni to mają ze Słowacją mało wspólnego, bo to w sumie jest mój wasal, to z nimi nie ma nic wspólnego. Więc obrońmy po prostu Słowację, tak żeby jakoś to się dobrze skończyło. No i oczywiście możemy tutaj dorobić jednostki, żeby nie było. Chociaż nie wiem, czy nie bliżej będzie z Litwy. Dlatego tu możemy trochę wojsk sobie zrobić. Widzę, przed chwilą moje jednostki tu dosłownie znikły, więc... Trochę nie czaję, o co chodzi, no ale spoko. My jesteśmy 7 na świecie, więc w sumie dlaczego ja się dziwię, jakby jesteśmy potężni.
Ale spoko, możemy teraz chwila. Czy tutaj w tym Paryżu coś jest? Nie. Tutaj też nic nie ma. Tutaj mamy jakieś wojska, więc je można w sumie usunąć. Za nie po prostu niepotrzebnie płacimy. A ich po prostu nie potrzebujemy. Z Włochami mamy dobre relacje. Z Belgią też widzę, że mamy dość dobre. Ale co ciekawe, tu mamy gorsze, a widzimy ich jednostki, a nie, z Włochami też widzimy chyba. Nieważne, z Austrią też mamy dobre. W ogóle sprawdźmy, jakie mamy relacje z Europą w ogóle. Jak widzę, to bardzo dobre. Spróbujemy później zrobić może sojusz z którymś z tych państw. Z Portugalią mamy fest fatalny. Więc tu by się przydało poprawić relacje, ale na szczęście Hiszpania nas chroni od granicy. Więc bardzo dobrze. Dobra, udało się. Skuteczny atak był. Dlaczego tutaj są moje jednostki? Nie. Aha, dobra. Bo jeszcze jest tak. Dobra, 8 tysięcy już idzie. Tu jest jeszcze 2 tysiące, to też niech idą. Dobra, stąd wsparcie już idzie. No z tą Rumunią to może być ciężko, naprawdę. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo mamy jeszcze tutaj dużo czasu. Trzeba pamiętać, że jednak to będzie dość pewnie długa wojna, bo niestety nie mam zbyt blisko prowincji. Jeny, w co oni się tak wylali? W Ukrainę, dobra. Też Ukraina na tym ucierpi niestety. Ujeny, jakie fatalne relacje. Dobra, w sumie to ultimatum. Nie ultimatum, tylko przygotuj się na wojnę. Polska. No i w sumie tyle. Jeszcze na wojnę z Rumunią Polskę mogę zaprosić. Żeby nie było. Będzie łatwiej podbijać po prostu. Pamiętaj, że jak będziemy wszyscy razem. Niemców to nawet nie zapraszam, bo im daleko są. Bez sensu, żeby się trudzili, nie? Bez sensu po prostu. A ja mam wojnę z nimi? Jeszcze nie mam. Dobra, to w sumie ja już wypowiem wojnę. Żebym mógł też podbijać ich prowincję. Jeszcze Mołdawia? Chwila. Nie, to było ukraińskie. Dobra. Więc w sumie to podbijamy. I tyle. Czyli oni dużo tych jednostek mają. W sumie to tutaj się dzieje niezła wojna. A mieliśmy to bardziej pokojowo rozwiązywać, no ale spoko. Dobra, kolejny atak już wysłałem, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale przedtem musimy... W ogóle mamy dużo już tych jednostek tutaj sprowadzonych. Trochę to potrwało, ale w sumie ta Słowacja tu prawie nie walczy, tylko my tutaj... Zresztą mówię o kolejna śmieszna liczba. W ogóle dużo śmiesznych liczb jest. Nieważne. Dobra. Tutaj w sumie jest te 5 tysięcy, które się troszeczkę marnuje. Chwila, Niemcy to z kim będą walczyć tutaj? Chyba z Rumunią, tak, z Rumunią. Z Rumunią to ma cały nasz sojusz wojnę. W sumie to nasz sojusz to ma tylko 3 państwa, nie? Ty, Słowacja się odłączyła? Nie. Jest ciągle. Więc bardzo dobrze, że jest z nami. W sumie można by będzie z nimi sojusz zrobić. Może jak się uda. No może jest duże prawdopodobieństwo, że się uda. Więc po wojnie sprawdzimy, czy coś nam się udało. No i w takim razie podbijamy tą Rumunię dalej. Na te, chciałbym wejść na te oczywiście mołdawskie tereny. Bo to są... Jednak fajne prowincje, praktycznie za darmo, więc przydałoby się i wtedy byśmy wyzwolili też, jak to się nazywa, Mołdawię. Tylko coś nie mogę się ruszać z tymi jednostkami. Aha, dobra, bo one już miały polecenie. Więc dobra, żeby wyzwolić Mołdawię od Ukraińców w sumie, to lecimy. Rumunia jest już cała podbita, tylko te prowincje tutaj zostały. No więc lecimy. No i widzę, że Niemcy tam w ogóle jakieś wojska próbowali wysyłać, ale coś im chyba nie idzie. Więc no, możemy to zrobić za nich, żeby podbić te prowincje po prostu. Więc lecimy. Widzę, że Polska tutaj sobie podbiła na Naddniestrze. No ale spoko, może też być i tak. No i próbujemy się tutaj wbić na te ukraińskie prowincje tym razem. No ale też te, które potrzebujemy, żeby... Aż nie, Ukraina nie jest w Unii, to w sumie nawet nie wiem po co tutaj walczę, ale tą Rumunię trzeba pokonać, bo Rumunia oczywiście też jest w Unii Europejskiej. Czasami zapominam w ogóle co robię, czy robię Unię, czy w ogóle podbijam sobie po prostu świat.
Nieważne. Dobra, ja to podbiję do końca po prostu. Aha, widzę, ja nie zauważyłem, że Rumunia ma tutaj prowincję. Oczywiście Grecja jak zawsze. I teraz ja tu chyba nawet nie mam wojsk, bo nie widzę ich za bardzo. Oni chyba wszyscy zginęli niestety, więc trzeba... Ile mam wojsk? Zaczniemy od tego. Super, zero. Bardzo fajnie. Właśnie widzę, że mam zero wojsk. Dobra, najpierw to zasymilujmy. Jak nam się już skończyła możliwość asymilacji, to możemy wysłać tam wsparcie w sumie. No i zróbmy jeszcze tutaj port, żeby mogli w ogóle jakoś wypłynąć. Ale przedtem trzeba zrobić jednostki. W ogóle przydałoby się podbić Monako, ale myślę, że to po wojnie z Rumunami, więc no i tego portu w końcu nie zrobiłem. No trudno, dobra. Zaatakowaliśmy, ale obronili się. Więc można teraz jeszcze raz zaatakować. I rozejm z Ukrainą można też zrobić. Ja bym tutaj szczerze dał wszystko dla Polski, bo to się w sumie będzie... To będzie lepiej wyglądać po prostu. Ale to chcę sobie wziąć, tą Mołdawię. Bo po prostu te prowincje chcę, żeby... Po prostu chcę wyzwolić Mołdawię, chociaż... Wait, Mołdawia nie jest w Unii. To w sumie nie wiem, po co mi te prowincje. Można by to dać Polsce, ale w sumie po co, więc... Dobra, niech Polska tutaj sobie wszystko weźmie. No i Ukraina będzie mieć w takim razie jedną prowincję, a ja tutaj to będę mieć. Więc w sumie fajnie. Dobra, to zobaczymy, co z tym później zrobimy. Może zrobimy tak, że Mołdawia też była w Unii. Why not? No i ta jedna prowincja im została niestety. Ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dobra, widzę, desant się udał. Więc lecimy teraz, podwijamy całą Grecję. Tutaj poczekamy, żeby ten desant oczywiście doszedł. Lecimy, ten desant do nas dochodzi, więc w sumie dobrze, że tak wyszło. Bułgaria. No Bułgaria też jest w Unii, więc no będziemy walczyć oczywiście. Ale ja bym tak nie robił od razu, żeby przypadkiem oni... No po prostu mam tu 100%, tutaj mają plus 49, więc poprawmy relacje. W ogóle poprawiam sobie relacje przed chwilą z innymi państwami, z którymi mamy dobre relacje. To może wyjdzie z tego jakiś sojusz albo coś w ten deseń. Ale najpierw tutaj spróbujmy w ogóle jakieś wojska, żeby mieć czym walczyć, bo jak na razie to widzę, że tutaj tylko mamy jednostki. A te jednostki najpierw muszą w ogóle tutaj coś osiągnąć. No ja nie mam czym walczyć z tą Bułgarią. Ojej, no dobra, ale zróbmy już, żeby walczyć, bo w sumie nie mamy innego wyjścia. Wejdźmy tutaj na tę prowincję. No i chwila. Ja wiem, co ja mogę zrobić. Bo jest taka funkcja w tej grze, jak... chwila, było. Ty co tu porzuć? What the fuck? Gdzie to było? Chwila. Bo było takie coś, że można sobie wymienić. Ja to znajdę. Widzę, że 16 tysięcy bułgarskich jednostek to nie wróży dobrze, niestety. No i z Bułgarią niestety pewnie przegramy, więc... O, nie podoba mi się to, bo z Rumunią najpierw chciałbym w ogóle coś ugrać, żeby, no, żeby nie prowadzić 50 wojen naraz, bo wyczerpanie wojną to już jest 20%, więc w sumie to jest dość sporo. No ale dobra, możemy teraz zrobić chwilę, tutaj w Gironie możemy trochę? Możemy, ale chyba tu możemy więcej we Francji. Więc robimy ponownie tutaj jednostki, żeby oni po prostu... tam poszli na tą Bułgarię, bo jednak tam nie mamy żadnych jednostek, więc dobra, no i tutaj to co możemy, możemy podbić Sofię na pewno, no i tyle, bo oni w Sofii nie będą mieli jednostek żadnych, no właśnie. No i tą Rumunię trzeba wykończyć doszczętnie, w sumie to podbicie tamtej prowincji nam nic nie dało, no ale dobra, tu mamy 1000, jakiś, nie, jednak nie 1000. A nie, mamy 1000, no to po prostu zróbmy to tak. Bo widzę, że nam tak średnio idzie podbijanie tego. No i weźmy teraz te jednostki. Zbierzmy je. No i możemy chyba lecieć z podbijaniem. Bo w sumie już zostało niewiele, żeby zakończyć ten odcinek. Bo jednak podbiliśmy Francję, Hiszpanię. No i tutaj też mamy dość dużą wojnę. Widzowie... Niestety stało się. Niemcy chcą walczyć ze Szwajcarią.
No ale w sumie możemy się na to zgodzić, bo Szwajcaria się nam przyda, jeśli chodzi o oczywiście pieniądze i zarobki, jakie z niej będziemy mieli. Widzicie, ile tu jest populacji i wszystkiego? Przecież my to musimy mieć. Dobra, ja to jak oni się na to nie zgodzą, żebym ja miał te prowincje, to ja to sobie po prostu kupię, nie? Bo to są takie prowincje, że to po prostu trzeba mieć takie prowincje. Ale nie wiem, czy ze Szwajcarii nie wolałbym zrobić, szczerze mówiąc, osobnego państwa, żeby byli po prostu w naszym sojuszu, ale takie prowincje to lepiej w sumie, żeby były w moim państwie, a nie żeby były ciągle szwajcarskie, bo to jednak lepsze są zarobki z tego. A jeśli chodzi o zarobkach, to my ich, no nie mamy, mamy zarobki, ale nie mamy niestety czym walczyć tutaj. Dlatego też wyślijmy tu te jednostki, no i w sumie podbijmy tą Bułgarię, która jest tutaj, bo nie będą mieć tutaj już za dużo, o ile. Czemu ta Szwajcaria ma tam tak dużo jednostek? What the fuck? A dobra, czekaj. To się musi udać. Na pewno z tą Bułgarią wyjdzie nam. Bo tutaj już idzie 8 tysięcy. Turcja chce dostęp wojskowy, niestety nie dzisiaj, panowie. Niestety Włochy są nasze i mam nadzieję, że się uda z nimi sojusz zrobić. Ale to już jest bardziej odległa myśl. Więc my spróbujmy tutaj popodbijać w sumie. I tutaj zrobić jednostki wszędzie. Aha, już nie możemy nawet. No ale dobra, niech ta Turcja tylko nie wygra z Włochami, bo oni się już długo walczą dość. Na Bałkanach widzę, że nam coś słabo idzie. Wcześniej nie mieliśmy tak dużo, a teraz w sumie nie mamy nic. Ale można by zrobić z Bułgarią, w sensie z Rumunią takie coś, że po prostu weźmiemy wasala. Nie stać nas. No trzeba byłoby tą Grację podbić. Turcja za 10 koła? Niestety nie dzisiaj. My teraz walczymy sobie tutaj z Szwajcarią. No widzę, to już jest chyba jakiś żart. Oni chcą walczyć z Demokratyczną Republiką Konga. To jest chyba nienormalne. A nie wiem, Polska chce zrobić tak, albo żebyśmy przejęli cały świat, albo żebyśmy upadli. Na to już się niestety nie zgodzę. Mam was gdzieś. Poprawię z wami relacje w takim razie. Ale nie mogę się zgadzać na wszystko. Za to zgodziłem się na tą wojnę ze Szwajcarią, żeby ją po prostu podbić. Nie żeby pomóc Niemcom, bo to niech sobie sami radzą. Tylko żeby zgarnąć te fajne prowincje. Żeby mieć też więcej tej ekonomii, bo jednak mamy dość mało jak na to, jakie państwo mamy. A populację mamy po prostu ogromną. Chwila, jest tu Szwajcaria gdzieś? Chwila, powinna gdzieś być, bo jest. 180 tysięcy mieszka Szwajcarów. Najwięcej to Francuzów poza nami i Rumunów, więc w sumie, no nie wiem, czy to dobrze, że Rumunów tyle. No ale cóż, też ktoś musi mieszkać, chociaż nie wiem, czy konkretnie Rumunii, no ale spoko. Mi to nawet pasuje. Lecimy dalej. Utrzymanie wojska bierzemy, no i próbujemy tą Rumunię jakoś pokonać, no i Szwajcarię. Szwajcarię to się nawet nam udało. Ale jeszcze Niemcy z nimi muszą coś tam jakoś to ugrać. No i my tutaj teraz lecimy na Bułgarię chyba, nie? Bo z tą Bułgarią to jest, nie wiem, najgłupszy pomysł na świecie to był, żeby ich zaatakować. Oni nam po prostu zniszczyli cały nasz plan, który mieliśmy co do Rumunii, więc no tak średnio bym powiedział. Tak średnio. No ale teraz to chyba mamy takie jednostki, że się nam uda. Nie będę walczyć z żadną Demokratyczną Republiką Konga. Odwalcie się ode mnie. Dobra, lecimy tu. I oni już lecą. No i tą Szwajcarię. Dobra, pomożemy im może chociaż trochę. Żeby jednak nie doprowadzili do upadku państwa niemieckiego. Bo jednak byłoby to trochę dziwne, trochę głupie. Żeby od Szwajcarii upaść Niemcami, no to by było, nie wiem. Trzeba być po prostu nimi, żeby tak zrobić. Ale dobra, tutaj rozdzielmy tą armię. W sumie bez potrzeby, bo tam było wszystko, ale git. No i teraz podbijemy do końca tą Bułgarię, bez zastanowienia się. Bez zastanawiania się, sorry. Ja z tym polskim mam coś. Dobra, lecimy dalej. Widzę, że nam tam Bułgaria coś podbija. Ale nie przejmujmy się tym, tylko podbijmy
to, co jest tu, bo tu będą puste prowincje. Dlatego też możemy to jakoś ugrać też, bo tu mamy nasze prowincje, na których możemy tworzyć jednostki. Więc w sumie się opłacało brać tam tą Mołdawię, bo chwila, my na niej mamy taką dobrą asymilację? Tak średnio. Ale dobra, jeszcze... Oj, Belgia. Czemu to się Naddniestrze nie nazywa, jak to pewnie jest też... No właśnie, Naddniestrze. Jest, no ale dobra, nie wiem w sumie. Próbujemy podbić te prowincje wszystkie. Szwajcaria nam odbiła prowincję. Z kim oni walczą? Bułgaria. Okej, no to w sumie dobrze. Oni nam będą próbowali teraz tutaj wszystko odbić, więc nie fajnie. O, ale my tutaj im spróbujemy, żeby Niemcy nie upadli przypadkiem, a my teraz mamy dzięki nim ponad jakoś 50 tysięcy ekonomii. Spójrzcie na to, ile populacji mają tutaj dużo, fest dużo, i jeszcze mają pewnie ekonomii tutaj też fest dużo, więc no jak dla mnie czysty zysk. Jeszcze w sumie tutaj mamy dość dużo, to możemy zrobić jeszcze więcej. Zainwestujemy tutaj z 5 tysięcy oczywiście. Więc no w sumie możemy dalej atakować. Dobra, widzę, ja mam już tak dość tej Bułgarii. Oni się tak długo tutaj trzymają. Ja nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, nie? Oni tutaj już chyba... Ja nie wiem, to jest po prostu nieprawdopodobne. A ta Rumunia to jeszcze gorzej. Te prowincje przez to tak dużo ekonomii tracą, że one będą warte w zasadzie nic. A ja z Bułgarii chcę zrobić wasala, więc no w sumie to tylko dla nich źle. Ale to już, czy to jest moja wina? No właśnie. Szwajcaria już nie istnieje, to sobie ich za chwilę weźmiemy. Jako nasze prowincje, nie jako wasala, bo jednak nam się bardziej przydadzą niż im. To w sumie trochę dziwnie zabrzmiało. Ale dobra, wyślijmy teraz tutaj te jednostki, no i weźmy rozmiar ze Szwajcarią. Zastanawiam się nad tym, czy by nie zrobić na przykład takiego czegoś i zrobić sobie wasala, albo takiego czegoś. I wasala, albo wziąć tak po prostu. Ale myślę, że weźmiemy sobie... Nie wiem, czy tak, chwila, pomyślę. Dobra, jednak wezmę po prostu całą Szwajcarię. Będzie to chyba bardziej korzystne dla nas, więc weźmy tak. No i spróbujmy coś zrobić z tą Bułgarią, bo naprawdę to już jest denerwujące. Dobra, widzę, w końcu się udało. Kosowo nam w ogóle wypowiedziało wojnę, więc no tak średnio. Ale ich to możemy w sumie łatwo dość pokonać. Wyślijmy tutaj wojsko. No i te... No i w sumie ich też można tam wysłać. Kosowo nie jest w Unii, więc po prostu nie wiem, co z nimi zrobimy. Zjemy ich. Nie wiem, Serbię oddamy albo coś takiego, wyzwolimy Czarnogórę. Nie wiem. Ale teraz przyszedł czas na konferencję. Z Rumunią. Z Rumunią to bym chciał tylko wasala. No i tyle. Żeby tak to zostało po prostu, żeby Rumunia była wasalem moim. Z Bułgarią chciałbym dokładnie tak samo, ale to mi raczej nie wyjdzie, bo ma za mało gwiazdek. Wait, nie, źle zrobiłem z Rumunią. Inaczej. Oni mają być wasalem, ale ja chcę jeszcze Grecję, żeby Grecję mógłbym po prostu wyzwolić i im to oddać wszystko. Mam nadzieję, że się uda. No i dobra, nie wyszło niestety. Ale to można też w sumie odkupić. Handel, prowincje, raz, dwa, trzy. Może wyjdzie. Co to zapłaćmy te 300 tysięcy, które mamy. No i tą Bułgarię to ja chcę wasala. I... Aha, nie mogę wasala, no za chwilę. Zróbmy to, co chcemy. Tak, i teraz zbieramy te gwiazdki stąd, pięknie. I mamy teraz dużo gwiazdek, no i robimy tak i tyle. No, ten sposób jest przepiękny. Dobra, zobaczmy, czy się zgodzili. Nie zgodzili się. Aha, bo dobra, bo to są ich zasymilowane prowincje chyba. Sprawdzę. Stabilność prowincji, ta, to są ich zasymilowane. Można by jakoś wesprzeć Grecję teoretycznie, no ale dobra. Tym już się nie przejmujmy. Teraz musimy się przejąć bardziej Kosowem, bo oni nas tutaj coś zaczepili, więc odpowiedzmy im jakoś. Ale najpierw asymilacja. Widzowie, dwa państwa mi wypowiedziały wojnę, a mianowicie Norwegia, z którą na razie nie będę walczyć, i Hiszpania, z którą myślę, że warto zawalczyć.
Bo Hiszpanie to są jednak darmowe prowincje i to dość fajne prowincje, więc można z nimi tutaj trochę powalczyć. Ty w ogóle co? Aha, bo ten desant się udał. Dobra, nieważne. Odkleiło mnie trochę. No dobra, to Kosowo możemy podbić. Od razu w Santanderze mają stolicę, więc spoko. Już nie mają tam stolicy, bo nie ma Santanderu. Został rozwalony. Ujemy. No nie, nie, to jest niemożliwe, nie? Jemy. Gdzie mam jednostki najbliższe? Serbia, please, help me. Poproszę dostęp wojskowy. Czy oni mi dali zniewagę? To, dali mi zniewagę. A to, nieładnie. Dobra, w sumie tu mamy więcej, to zróbmy to tak, że oni tu pójdą i oni poczekamy na Serbię. Dobra, i teraz serio? Serbia mi nie dało dostępu wojskowego, a to nieładnie. No dobra, jeszcze Estonia mi wpada wojnę cały świat, nie? Dobra, ja się tym zajmę. Powiem wam, widzowie, że nasze relacje z państwami wyglądają naprawdę dobrze. Tutaj w zasadzie mamy całą Europę, tą środkową. Tylko jeśli chodzi o niestety nasze kochane Bałkany, to jest bardzo źle. Zrobiłem sobie pakt o nieagresji z Chorwacją. Słowenię bym chciał podbić, bo to jest fajny dostęp do morza. Albo na przykład taki sojusz z Austrią, bo mamy bardzo dobre relacje z nimi. Hiszpanię to sobie wezmę. Darmowe prowincje oczywiście. No i chciałbym zrobić ten sojusz w końcu. To te Kosowo niech się odczepi, ja nawet tego nie chcę. Weźcie to sobie. No i dobra. Sojusz z Austrią. Uwaga. Jest! To jakie duże prawdopodobieństwo, więc zobaczmy jeszcze, czy z Włochami byśmy mogli. Możemy. Jakie oni mają relacje z Austrią? Mam nadzieję, że dobra. Albo inaczej. Zrobimy tak. I zrobimy tak. I po prostu w jednej turze będą dwa sojusze. No i oboje się zgodzili, więc szczerze mamy teraz tak potężny sojusz, że to się w głowie nie mieści. Teraz możemy wesprzeć Austrię w wojnie z Węgrami oczywiście. No i teraz, no to mi się podoba, szczerze. To zobaczmy teraz, jak wygląda nasza mapa. To wygląda potężnie, mamy taki ogromny sojusz. Jeszcze tych trzech wasali. W ogóle sprawdźmy, czy Słowacja by się zgodziła na sojusz. Bo też mamy z nimi dobre relacje. Nie, dobra. Oni z przymierzeńców naszych za bardzo pewnie nie lubią. No, Serbii nie lubią. Ukraina jeszcze istnieje? Istnieje. Ukrainę będzie trzeba pokonać, bo... Okej, okay. Nie wnikam jakby w ich relacje. Ale została nam już tylko ta pomoc Austrii, żeby oni tutaj sobie jak najbardziej łatwo poradzili. Żeby nie było, że im nie pomagamy na przykład. Dwóch dobrych sojuszników tak szybko, to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Więc w sumie można od razu dojść do takiej sytuacji, że im pomożemy, więc zróbmy to. Dobra, zaatakowaliśmy, bo nawet nie musiałem wojny wypowiadać. Niemcy dołączyły... Co oni z Finlandią się biją teraz? No świetny pomysł, nie? Czemu oni mnie wszyscy nie lubią, halo? Chociaż mnie Rumunia lubi? Nie. Bułgaria mnie lubi? Nie. Fajnie. Dobra, damy im hajs. Proszę, Rumunia, sobie te prowincje naprawcie, bo macie teraz słabą ekonomię, o to się wszyscy bili. Ja mam mieć wojnę z Finlandią, przecież wy nawet tego nie podbijecie. Ja nie mogę, weźcie się tam, nie wiem. Dobra, ja się mogę z nimi pobić, ale po co? Ja nie mogę. Naprawdę czasami nie wierzę w tą grę. Dobra, podbijamy Węgrów, weźmiemy sobie z nimi pewnie wasala. Ale ta Turcja ciągle podbija Włochów, to jest straszne, bo oni pewnie... Wiem, teraz tu wszędzie tak mało ekonomii, no właśnie, nigdzie nie mają w zasadzie. Ich ekonomia to jest 67 tysięcy, a powinno być ze 100 tysięcy. No więc to trochę słabo. Możemy zrobić tak, że to w sumie damy Austrii, tą prowincję. Nie, dobra, nie, to będzie wyglądać fatalnie. Bierzemy po prostu wasala i reparacje. Ja biorę wasale i reparacje wojenne. No i mamy kolejny kraj do naszej kolekcji, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. W sumie to mamy już prawie całą Unię, bo nam zostało tylko Irlandia, nam została Norwegia, chyba Szwecja. Nie wiem, czy Finlandia jest. Coś tutaj na pewno pomyliłem. No i państwa bałtyckie.
Więc w sumie już bardzo niewiele. Czy Królestwo Polskie? Co jest? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że już subskrybujecie kanał. No i siema.